Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę Cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko, co najnowsze w motoryzacji. Żyjemy w tak fascynujących czasach, jeżeli chodzi o całą motoryzację, bo to są czasy bardzo przełomowe. Może się okazać tak, że część marek, które doskonale znacie, przejdzie powoli do historii gdzieś. A część marek, o których nie macie zielonego pojęcia, już weszło na europejski rynek, w tym również na rynek polski. Modele i marki, które nic kompletnie nie mówią. Mowa oczywiście o chińskich producentach. No ale trzeba przyznać, że te samochody przede wszystkim kuszą bardzo dobrą i atrakcyjną ceną. Część producentów europejskich mówi, no trudno, my nie mamy co zrobić, co zaoferować, a część producentów z Europy mówi, okej, podejmujemy rękawice i walczymy o nasz rynek. Jedną z takich marek, które podejmuje tą rękawicę, jest właśnie Seat. Zobaczcie, Seat Ateca, który kosztuje poniżej 100 tysięcy złotych, a Seat Arona, który zaczyna się od 81 900 zł. Wygląda tak. I powiem Wam szczerze, że jestem strasznie ciekaw tej Arony. Samochodu, który naprawdę może namieszać na europejskim rynku. Bo ma dobrą cenę, bardzo, cenę porównywalną z samochodami chińskimi, a ma coś, czego nie mają chińskie samochody, czyli ma historię, ma zaufanie marki, ma to, że jest to Volkswagen, a o Volkswagenie i zaufaniu technologicznym do Volkswagena, szczególnie w Polsce, nie trzeba dużo mówić. Często jest tak, że kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy zastanawiają się nad chińskimi autami, oni mu się zastanawiają i mówią, kurde, cena się zgadza, jakość jest ok, ale co dalej? Co będzie po 2, 4, 5, 6 latach? Samochód nie jest jak telefon komórkowy. Nie wyrzucamy i nie kupujemy nowego. Czasami trzeba będzie go naprawić. Co z siecią serwisów? Co z dostępnością części? Sytuacja chociażby polityczna, globalna między Chinami, Stanami, Europą wcale nie jest pewna. Nikt do końca nie wie, kto, kiedy, gdzie, jakie cło będzie, na co miał i co się będzie działo i czy będzie cały transport. A Volkswagen oferuje technologię, którą rozdał do kilku, którą podzielił się do kilku marek, w tym między innymi do Seata, który zobaczcie, jak pięknie ją wykorzystał. Płyta podłogowa pochodzi z Polo szóstej generacji, z Audi A1 czy ze Skody Fabii. Hiszpanie stworzyli karoserię, która jest crossoverem segmentu B. Taka trochę kanciasta, a z drugiej strony wydaje się dosyć funkcjonalna. Zresztą funkcjonalność w tym segmencie, wiecie jak się najlepiej sprawdza? Tu, na kanapie z tyłu. Teoretycznie samochód jest 5-osobowy i spokojnie 5 osób będzie nim podróżowało, ale komfortowo będzie, jak będziecie jeździli w 4 osoby. Ale zobaczcie, ile jest miejsca przede wszystkim nad głową. Zobaczcie, że ten fotel jest ustawiony tak, jak ja tutaj przyjechałem, czyli żeby było maksymalnie komfortowo i tutaj jest sporo miejsca na nogi. A bagażnik? Tu naprawdę spora przestrzeń jak na samochód tego segmentu. To 400 litrów. Nawet w Polo najnowszej generacji ten bagażnik jest mniejszy o 50 litrów, więc jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, to tutaj Seat Polówkę bije na głowę. W momencie, kiedy rozłożymy te fotele, mamy ponad 1200 litrów pojemności. Natomiast no przyznajcie, że funkcjonalność tego jest dosyć duża. Oprócz tego mamy jeszcze oczywiście miejsce na koło zapasowe. W tym przypadku jest cały zestaw naprawczy, ale zobaczcie, ile tutaj jest miejsca do wykorzystania. A pod maską 1.0 TSI na 3 cylindrach. Oczywiście w wersji podstawowej to moc sięga 95 koni mechanicznych. To jest wersja, która również jest 1.0, nieco mocniejsza, 115 koni mechanicznych i ma 200 Nm. W tym egzemplarzu mamy skrzynię DSG, w wersji podstawowej ta skrzynia jest manualna. Ale jest to coś, co bardzo często przemawia tak naprawdę za technologią tą europejską, technologią, która jest absolutnie sprawdzona i to, że na przykład na tych przewodach jest napisane Poland.
W międzyczasie krótki przerywnik i przypominajka. Mam nadzieję, że pamiętacie również o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Pod spodem znajduje się link, w który wchodzicie i klikacie. Jeśli zdecydujecie się na którąś ofertę, będzie 100 cashbacku. Pamiętajcie, sprawdzenie ubezpieczenia nic nie kosztuje, a możecie tylko i wyłącznie na tym zyskać. Jeśli skorzystacie z tego linku, gwarantowane jest 100 zł plus taki sam link dla Was, gdzie będziecie mieli po 100 zł za każdą polecajkę i tak do 20 razy. Więc wchodźcie, klikajcie i patrzcie, czy Wam się to po prostu bardziej nie opłaca. I w samej jeździe Arona, powiem Wam szczerze, że potrafi zaskoczyć. Potrafi zaskoczyć tym, że jedziesz i masz wrażenie, że jedziesz troszkę większym autem niż w rzeczywistości. Przecież Arona to crossover na bazie Ibizy, ale jednak od Ibizy jest wyższa, jest też od kilka centymetrów dłuższa i też sposób prowadzenia jest troszeczkę inny, bo siedzisz znacznie, znacznie wyżej. Deska rozdzielcza oczywiście charakterystyczna dla Seata, czyli wszystko tak, jak powinno być, bardzo w taki sposób przewidywalny. Trzycylindrowy silnik, który w tym egzemplarzu ma 115 koni, zaskakuje w sumie dynamiką. Ma taki moment, kiedy te trzy cylindry słychać. I słychać go w momencie, kiedy wskazówka prędkościomierza przechodzi w granicach tych 4-5 tysięcy obrotów, wkręca się na górze i faktycznie słychać wtedy te trzy cylindry. W normalnej jeździe nie zwrócisz na to w ogóle uwagi. Słychać ten trzycylindrowy silnik w momencie używania systemu start and stop, kiedy on odpala, bo faktycznie odpala tak, że nie da się, żeby to było niezauważalne. Dosyć mocno czujemy, kiedy start and stop działa, szczególnie kiedy mamy tą skrzynię siedmiobiegową DSG, ale powiem Wam szczerze, że teoretycznie to ma 10,3 sekundy do 100 km na godzinę, a wsiadasz do tego samochodu i absolutnie nie masz potrzeby posiadania mocniejszej wersji. Oczywiście mocniejsza wersja jeszcze istnieje, bo jest 1.5 czterocylindrowy i on już wtedy zachowuje się też troszkę inaczej. O tym Wam mówiłem. Czyli powyżej 4000 obrotów słychać te trzy cylindry, a w takiej normalnej jeździe kompletnie. Zawieszenie zestrojone jest tak, dosyć podobnie zresztą jak w Volkswagenie. Wchodzisz do niego i tak czujesz takie Volkswagenowe zestrojenie, chociaż wjeżdżając na nierówne drogi mam wrażenie, że jest troszkę bardziej miękki, troszkę bardziej komfortowy w wybieraniu tych nierówności niż klasyczny Volkswagen. Fajne jest też to, że w Aronie jest coś, czego nie ma w innych samochodach, innych marek, czyli mamy crossovera segmentu B, który waży 1150 kg, czyli to jest cały czas bardzo lekki samochód, w którym nie znajdziecie miękkiej hybrydy, tylko jest cały czas tradycyjny układ napędowy, w tym przypadku ta malutka trzycylindrówka jednolitrowa. Ale z drugiej strony, czy to oznacza, że nie jest to najszybszy samochód? Jeździ prawie 200 km na godzinę i powiem Wam szczerze, że w przypadku Arony w 100% wystarcza. Ta niska masa, na którą zwracam, to nie tylko osiągi, bo to nawet nie do końca nawet o to chodzi. To nie tylko niskie zużycie paliwa, ale to, że ten samochód po prostu fajnie się prowadzi. To, że ruszasz tą kierownicą i czujesz, jak on jedzie, z jaką lekkością jedzie. Nawet to, że te hamulce, które nie wyglądają na wielkie, szczególnie w tej wersji Marina, w której są 18-calowe aluminiowe felgi, to widać te tarcze hamulcowe, one nie są wielkie. To one w 100% po prostu działają przy tak lekkim samochodzie. Nie musisz montować potężnego układu hamulcowego. To się przekłada na zużycie opon, to się przekłada na zużycie naprawdę wielu, wielu elementów samochodu. Lekki samochód to jest coś, co powoli gdzieś odchodzi do historii, a z drugiej strony jest czymś, co należy naprawdę wielbić, kiedy znajdujemy w tej nowoczesnej, nowej motoryzacji. O, patrzcie, pyk. W prawo on się delikatnie sucha. Za 300 metrów praca drogowa. Brakuje mi łopatek pod kierownicą. W sumie szkoda.
bo zawsze w Volkswagenach te łopatki są i faktycznie ta skrzynia DSG, kiedy dodajesz gazu, ona potrzebuje chwilę, czyli nawet kiedy robisz kickdown, czyli gaz do końca, ona potrzebuje chwilkę, żeby złapała to ciśnienie i wtedy zredukowała ten bieg. Powiem Wam, że to jest w ogóle bardzo fascynujący czas, bo ten pojedynek, który toczy się motoryzacyjny, który toczy się na europejskim rynku, to rzecz, która z jednej strony, która jest korzystna dla nas, dla klientów, którzy przychodzą i patrzą na to troszkę z boku, bo dziś rzadko kto kupuje już samochody tylko i wyłącznie za gotówkę, większość przez narzędzia finansowe, a to oznacza, że spokojnie takiego Seata wyhaczamy w racie poniżej 800 zł za miesiąc, a z drugiej strony zastanawiam się, na ile te pojedynki cenowe samochodów będą dotyczyły również aut mocniejszych. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę taki czynnik value for the money, czyli najlepsza jakość za najlepsze pieniądze, to są samochody, które kochamy najbardziej i kocha się w Polsce najbardziej. I teraz jak popatrzymy również na samochody mocniejsze, to tam też zaczyna się dziać. Zwróćcie uwagę chociażby na Cuprę Ateca, która ma 2 litry, 300 koni i z napędem na 4 koła, z automatyczną skrzynią DSG, którą dziś też spokojnie w promocjach wyhaczycie poniżej 190 tysięcy złotych. Poniżej 190 tysięcy za czteronapędówkę 300-konną? To brzmi również dobrze.